Bal przebierańców tylko dla najmłodszych? Nic bardziej mylnego. Rada Osiedla nr 2 w Policach przygotowała imprezę z dziecięcą fantazją. Panie nie wyciągnęły z szaf balowych sukni, lecz przygotowały coś bardziej oryginalnego. Nie gorsi w tej kwestii byli panowie. Od Egipcjan po hipisów, od piratów i czarnoksiężników po reprezentantów stanu duchownego. W tym roku fantazja karnawałowa zaszalała. Bawimy się bardzo fajnie na zabawie karnawałowej u pani przewodniczącej Syweryńczuk. I tu pani koleżanka powie dwa słowa. Bardzo fajna zabawa, jest to cykliczna zabawa, zapraszamy serdecznie, niesamowite wrażenia, super. Mieszkańcy w ten sposób integrują się przy wielu okazjach. Taka działalność pozwala na utrzymanie przyjaznych i sąsiedzkich więzi, o które dziś coraz trudniej. Zamykanie się w czterech ścianach swojego mieszkania wzmaga poczucie samotności, szczególnie wśród osób starszych. Podczas zabawy nie brakowało także reprezentacji młodego pokolenia.